Drodzy Państwo, tak chwilką tylko dwóch słów, więc zapraszam Państwa serdecznie na króciutką chwilę muzyczną, zanim mój kolega przejmie stery. To będzie błogosławieństwo Migów. Będziemy stać. Trochę to przeciągnąć, to po prostu myślę, że osoby, które nas posiadają, będą musiały być to po prostu niech sobie ze spokojem widzą. Zaczynamy. Dobrze. A ja zacznę, drodzy Państwo, trochę nieskromnie, bo od siebie, a konkretnie może od tego mojego nakrycia głowy, które zowie się może kipa, czyli hebrajska kopuła. Jestem związany, tak ostatnio liczyłem, jakieś 25 lat już z taką judeo-chrześcijańską wspólnotą, wspólnotą Lwa Judy, która wprawdzie swoją główną siedzibę ma we Francji, bo tam powstała, natomiast myślę, że nikt o tym raczej, albo bardzo mało osób wie tutaj z nas zgromadzonych, że taka wspólnota jest też całkiem niedaleko nas, pod Ołomuńcem, w takiej bardzo ładnej, małej miejscowości Dolany. Jeszcze kiedyś, dawno temu już, jeździłem bardzo często, prawie co tydzień na szabaty, na szabat, który co tydzień jest tam właśnie obchodzony. Obchodzone są święta na równi chrześcijańskie i żydowskie właśnie we wspólnocie Lwa Judy. I wtedy podczas świąt pozwalamy sobie nakrywać głowy właśnie kipą przez szacunek dla braci starszych w wierze, ale też przez szacunek dla tradycji. Drodzy Państwo, pytanie. Dlaczego Żyd nosi kipę? Nosi ją ze względu na tak zwane iras shamayim, czyli bogobojność. Bogobojny wierzący Żyd, Żyd praktykujący, codziennie potrzebuje pamiętać o dwóch rzeczach, o których kipa pomaga mu pamiętać. Pierwsza rzecz to to, że nad nim, nad Żydem jest Hashem, czyli Bóg, który go ochrania i który właśnie tak jak kopuła go, ona ochrania go. Natomiast druga rzecz to to, że Żyd nie może sam z siebie wszystkiego. Może wszystko z Hashem, ale sam z siebie wszystkiego nie. Żyd zaczyna się w miejscu, gdzie stoi, swoimi stopami na ziemi, a kończy się właśnie pod kipą. I o tym każdy pobożny Żyd codziennie musi pamiętać. Oczywiście są różne historyczne przesłanki dotyczące tego, skąd się w ogóle taka czapeczka wzięła. Już w Talmudzie jest taki opis,
ubioru rabina, to się oczywiście też wywodzi już z ubioru kapłanów czy asyryjskich, czy babilońskich. Natomiast rzeczywiście jest w Talmudzie taka kwestia, że kapłan powinien nosić nakrycie głowy. Oczywiście ze względu na Haszem, na Boga. Również rzymscy słudzy nosili nakrycia głowy również ze względu na szacunek, czy przez szacunek dla swoich panów, którym służyli, i Żydzi zaczęli nakrywać swoje głowy, aby podkreślić, że oni również są sługami najwyższego Pana. Oczywiście też wzięła się ta tradycja kipy z tak zwanej dyskryminacji. Kalifowie na Bliskim Wschodzie ustanowili takie prawa dyskryminacyjne, i żeby oddzielić wierzących, czyli muzułmanów, od niewierzących, niewierzącym wymyślili specjalne stroje lub odznaki. I powiem Państwu taką ciekawostkę, że dla chrześcijan był to kolor niebieski i kawałek materiału, który nosili przyszyty do ubrania w kształcie świni. Natomiast dla Żydów był to kawałek materiału w kolorze żółtym, w kształcie osła, i właśnie okrągła, mała czapeczka zwana kipą. Tutaj niektórzy doszukują się tej etymologii w tureckim słowie jarmule, które oznacza kaptur albo nakrycie głowy ogólnie. Natomiast znam jarmułkę, która jest polskim słowem zaczerpniętym z jidysz. I oczywiście, drodzy Państwo, jak spotykamy Żyda w konkretnej jarmułce, to możemy się zorientować, z kim mamy do czynienia. W tym sensie, że kipa wskazuje na to, do której grupy społeczności, nawet frakcji politycznej, dany Żyd należy. I ogólnie aksamitna, najczęściej czarna, tak jak tutaj mam taką troszeczkę ludową kipę, ona wskazuje na to, że to jest hasyd. Że to jest hasyd, czyli taka hasydzi to taka odmiana mistyczna judaizmu wywodzącego się z Polski. Są kipy satynowe i to najczęściej są noszone przez taki nurt reformatorski judaizmu. I są też takie, jak ja mam, szydełkowane tak zwane, które ubierają najczęściej sioniści i prawicowcy, co nie znaczy, że jestem sionistą i prawicowcem. Natomiast ciekawa jest ta jarmułka, ona powinna być wykonywana w taki szczególny sposób, jednym ściegiem z lewej strony do prawej. I powiem Państwu jeszcze ciekawostkę, że są też kipy wojskowe w kolorach moro dla młodzieńców, którzy służą w wojsku, i jakoś im się one na tych spinkach trzymają. Drodzy Państwo, nie mamy tutaj menory, ale krótko o menorze chciałem powiedzieć, bo mamy menorę chanukową, o której zaraz też powiem. Gdybym Państwa spytał, co najbardziej, jaki znak kojarzy się nam z Izraelem, to na pewno wiele osób powiedziałoby Gwiazda Dawida. I mieliby absolutnie rację. Gwiazda Dawida przez wieki już towarzyszy narodowi wybranemu, ale od czasów prehistorycznych towarzyszy Izraelitom właśnie menora. Już w drugiej księdze Mojżeszowej, czyli księdze wyjścia Starego Testamentu, można przeczytać, bodajże w 25, potem w 37 rozdziale, między innymi, o tym, jak Bóg nakazuje, poleca, może tak powiem, poleca Mojżeszowi wykonanie dużego świecznika wielkości człowieka, a nawet może większego, który ma być z jednego kawałka złota, szczerego. Nie mógł się składać z różnych kawałków ze sobą połączonych, tylko miał być odlany z jednego kawałka. I Mojżesz zleca wykonanie takiego świecznika właśnie ze szczerego złota. Świecznik ten ma 7 lamp, ale wygląda to tak, no menorę, wszyscy wiemy, jak wygląda menorę, ma główny trzon, grzbień, i od niego na prawo i lewo, przepraszam, są po 3 jeszcze lampy, czyli w sumie jest ich 7. Natomiast
Oczywiście ten świecznik Menoira, on ma ogromną symbolikę, kojarzy się z drzewem życia, kojarzy się z dniami tygodnia, siedmioma. Hasydzi, nauczyciele hasydcy chcą nawet widzieć w ramionach Menoiry nauki. Patrząc od lewej, medycynę, fizykę i matematykę i później sztukę, psychologię i socjologię. I rzeczywiście jeszcze, jak czytamy, jak Bóg mówi do Aarona, zważaj na to, jak zapalasz menoirę, aby wszystkie knoty, te sześć knotów, były zwrócone na środek, na tą i oświetlały tą lampę środkową. I o to właśnie chodzi, że tutaj w tym sensie tych nauk również one są zwrócone do tego, od którego tak naprawdę te wszystkie nauki pochodzą i pochodzi wszystko, czyli właśnie na Haszem, na Boga. I to światło nauki jest symbolem również Menoiry. Na początku, zresztą na polecenie Boga, Menoira stanęła w głównym przybytku, w namiocie spotkania. Była to pierwsza świątynia Izraelitów. Bardzo porządnie uszyty namiot, który przez pustynię ze sobą oni nieśli i rozkładali go jako taką właśnie swoją przenośną świątynię. I obok Arki Przymierza, obok stołu na chleby pokładne, ołtarza kadzielnego, stała właśnie też Menoira. Ona później stanęła w świątyni jerozolimskiej, a po jej zburzeniu została wywieziona do Rzymu. Później wszystkie bożnice, które powstawały, synagogi, tam wykonywano właśnie takie duże menoiry na wzór tej oryginalnej. I nawet niedawno, w 2007 roku, powstała na wzór oryginalnej menoiry właśnie taka lampa siedmioramienna, która za sprawą, jak to się nazywało, Uniwersytet Świątyni chyba w Izraelu, stanęła niedaleko murów, ściany płaczu, przepraszam. Menora jest mylona czasami właśnie z chanukową lampą, a tak naprawdę lampa chanukowa ma w ogóle w innym czasie powstała i ma zupełnie inną historię. Jednakże często rzeczywiście te świeczniki są mylone. My tutaj mamy bardzo piękną chanukiję z XIX wieku oraz lampkę chanukową. Ja teraz powiem, czym to się różni mniej więcej. Ale najpierw skąd się w ogóle ta chanukija wzięła? Kiedy Żydzi w roku 165 przed naszą erą odbili świątynię z rąk okupantów, Greków. Świątynia była zbezczyszczona, ponieważ Grecy tam ustawili swoje ołtarze, głównie ołtarz Zeusa. I kiedy Izraelici odbili tą świątynię z rąk Greków, postanowili ją przywrócić do funkcjonowania, żeby przywrócić jej funkcjonalność. I po posprzątaniu, po wyniesieniu tych i zniszczeniu tych ołtarzy bogów greckich, trzeba było zapalić właśnie w świątyni Menoirę, żeby się uroczyście przez 8 dni tego świętowania paliły światła Menoiry. Znaleziono jednak wtedy tylko jeden dzbanek z oliwą zapieczętowany przez arcykapłana, więc to była taka pewność, że to jest oliwa koszerna, którą można palić w Menoirze w świątyni. Ale jeden dzbanek starczał tylko na jeden dzień palenia Menoiry. Niemniej jednak arcykapłan zdecydował się Menoirę rozpalić. I wtedy wydarzył się cud. Menoira płonęła przez 8 dni. Stąd właśnie teraz mamy ośmioramienny świecznik. Ktoś może powiedzieć, nie, tam jeszcze jest 9 ramię. Owszem, jest 9 ramię, ale ono w ogóle nie należy do Menoiry, do Chanukii. Tylko jest to taki dodatek wyjmowany, że tak powiem. Jest to tak zwany szamasz. Szamasz to słowo, którym się określa sługę świątyni jerozolimskiej, ale szamasz to też taka służka,
którą można wyjąć i zapalać kolejne światła Hanukii, bo nie wolno zapalać jednej lampy od drugiej. Jest w ogóle kilka sposobów zapalania Hanukii, natomiast w pierwszym dniu święta Hanuka w pierwszym dniu zapala się, ogólnie tak się najczęściej robi, zapala się pierwszą lampę z prawej strony. Zapala się menoirę co najmniej 20 minut po zachodzie słońca, kiedy już są widoczne gwiazdy na niebie. Zupełnie odwrotnie, jak czyni się podczas szabatu, kiedy świece, światło szabatowe rozpalać należy 18 minut przed zachodem słońca, bo potem po zachodzie, kiedy szabat już przychodzi, nie wolno krzesić ognia. Stąd ten pośpiech. Natomiast tu jest odwrotnie. Zapala się menoirę 20 minut, około 20 minut po zachodzie słońca, kiedy właśnie już są jakieś światła na niebie, gwiazdy. W pierwszym dniu zapala się jedną, w kolejnym dniu zapala się następną, idąc w ten sposób, że najpierw zapala się tą nową, potem się idzie w lewo. W kolejnym dniu trzecim trzecią, drugą pierwszą. Czwartą, trzecią, drugą pierwszą i tak dalej. I w dniu Hanuki, w ósmym dniu, płonie już cała, wszystkie 8 płomieni. Powinny się palić codziennie co najmniej przez pół godziny. Hanukia powinna być zapalana w domach i tak naprawdę głównie w domach. Kiedy się zapala Hanukię gdzieś indziej, to nie jest to, jak to mówią Żydzi, wypełnieniem mictwy, czyli przykazania. Powinna być zapalana w domach i eksponowane powinno być to światło, ponieważ Hanuka to jest dzień święto świateł, święto wyzwolenia, święto wolnego Izraela. I na pamiątkę właśnie tego przez 8 dni palącego się świecznika i tego cudu ognia, tak naprawdę cudu światła, przypominając właśnie o tym wydarzeniu, zapala się Hanukię tak, żeby ona była widoczna dla wszystkich, więc stawia się ją blisko drzwi, blisko otwartego wejścia do domu. Najczęściej, tak się to robi, że ktoś, kto wchodzi do domu, po prawej stronie jest mezuza, a po lewej jest właśnie zapalona menoira, która musi być widoczna. Natomiast w środku znajduje się ten zapalający, czyli człowiek. Menoira symbolizuje czas, ponieważ zapalamy ją w konkretnym czasie i roku, czy potem dnia. Natomiast mezuza, czyli to naczynie, jak też to mówię, na zwłokę święte, Słowo Boże symbolizuje przestrzeń, ponieważ przynosi mistyczną świętość do każdego domu. I pośrodku tych dwóch przedmiotów człowiek, który symbolizuje duchowość. I menoira powinna być tak stawiana, jak już powiedziałem, żeby była widoczna. Ale jeżeli mamy wejście z drugiej strony ulicy, od ulicy, to wtedy bardzo często używa się właśnie takich małych lampek hanukowych, które stawiane są w oknach, właśnie po to, żeby były widoczne. I tutaj, drodzy Państwo, jeszcze ważna rzecz. Światła menoiry hanukowej nie mogą być światłami, które oświetlają. One nie do tego służą. To są światła, to nie powinno być jedyne światło po prostu w domu, gdyż ono nie spełnia roli w tym momencie oświetlenia, tylko raczej jest takim symbolicznym przypomnieniem tego wspomnianego cudu właśnie w świątyni jerozolimskiej. I tu powiem Państwu taką ciekawostkę, bo może nie wszyscy wiedzą. Światła, zapalane światła szabatowe to są jedyne światła podczas wieczerzy szabatowej. I już teraz doszło do tego, że nawet się wykręca żaróweczkę w lodówce podczas właśnie wieczerzy szabatowej, żeby rzeczywiście to światło szabatowe było tym jedynym, które oświetla każdego człowieka. Hanuka to jest bardzo radosne święto. Święto, gdzie Żydzi mają nakazane się bawić, tańczyć, śpiewać i grać w gry, że tak powiem. Dorośli bardzo chętnie grają w szachy, warcaby, ale głównie w karty. Natomiast dzieci
uprawiają czekoladowy hazard. Cóż to takiego? Ano mianowicie dzieci otrzymują od rodziców, od dziadków, od rodziny takie małe czekoladki w kształcie monet i zaczynają swoją zabawę bączkiem, tak zwanym dreidlem, to jest hebrajski sefivon. Ja tutaj mam taki współczesny bączek, kolorowy, dziecięcy absolutnie, gdzie mamy cztery hebrajskie litery Shin, Gimel, Nun i He. Mam tutaj też taki malutki bączek. Ja nie wiem, jak to w ogóle można tego używać. Można sobie bliżej zobaczyć. To jest z początku XX wieku akurat ten. Natomiast jak wypada Nun, nikt nie wygrywa. Jak wypada Gimel, to ten, kto obracał bączkiem, bierze wszystkie czekoladowe smakołyki. Później jeszcze jest He, czyli bierze połowę z puli, a dodaje do puli jeden żeton, kiedy wypada właśnie Shin. Powiem Państwu ciekawostkę, że inaczej te bączki wyglądają w Izraelu. Dlatego, że może powiem tak, Nes Gadol Hayasham oznacza cud wielki stał się tam. Czyli właśnie chodzi o te 8 lamp, które się paliły pomimo jednego tylko naczynia oliwy. Natomiast w Izraelu brzmi to Nes Gadol Hayapo, czyli cud wielki stał się tu. Więc bączki, że tak powiem, biorą pod uwagę geografię również. Dobrze. Tam w tej pierwszej gablocie, tutaj od mojej strony i po lewej stronie, są takie malutkie srebrne naczynia znane jako balsamimki. To hebrajski hadas besamim, czy też widzisz szmekiel. Są to puszki na wonności, w których przechowuje się zioła wonne, korzenie. Często wykonane są właśnie balsamimki ze srebra, czasem z drewna. Najczęściej, jeśli chodzi o srebro, wykonane są techniką filigranu. Używane są i w domach, i w synagogach tak naprawdę. I używane są na zakończenie szabatu. W sobotni wieczór, gdy szabat odchodzi, odprawiana jest modlitwa oddzielenia, czy rozdzielenia, tak zwana Hawdala. Hawdala to jest jedna z najstarszych modlitw zapisanych w Talmudzie, czyli mniej więcej od III do VIII wieku Talmud powstawał, więc w tym czasie również ta Hawdala została zapisana. I tak jak Hashem, a Hashem to znaczy to imię dosłownie, więc Żydzi, żeby nie wypowiadać imienia Boga, po prostu mówią Hashem. Więc tak jak Hashem oddzielił dzień od nocy, światło od ciemności, niebo od wód, tak trzeba również nam oddzielać przestrzeń świętą od tej codziennej, powszedniej. I właśnie do tego służy modlitwa Hawdala. W judaizmie nie można przejść sobie od czasu świątecznego od razu do dnia powszedniego. To jest niemożliwe. Musi być to oddzielenie. Hawdala właśnie jest tym pomostem pomiędzy szabatem, też z innych świąt. Wtedy błogosławi się wino, błogosławi się ogień, światła i błogosławi się też wonności, które też się wącha. Wąchanie pasaminek jest dla Żydów taką ręką mesatą za utratę tak zwanej dodatkowej duszy, która jest im dana na czas szabatu, żeby mogli się zachwycać przestrzenią szabatu. Gdy szabat odchodzi wieczorem w sobotę, dusza opuszcza ducha żydowskiego, aby wrócić dopiero wraz z przyszłym szabatem. Wąchanie balsamimek jest właśnie tą rekompensatą za to, że ta dusza opuszcza
żydowskiego ducha. Pierwsze wzmianki o tych naczyniach, o balsamimkach pochodzą już ze średniowiecza, z około XII wieku. Mówi się tam właśnie głównie o hadas besamim, czyli o hadas to jest mir po hebrajsku, więc głównie właśnie była to roślina hawdalowa, mirt. To była roślina hawdalowa, którą się przechowywało właśnie w tych naczyniach i później ją się wąchało. Besaminki wykonywane były przede wszystkim ze srebra, też z plateru, czasem z drewna. Musiał być ten ażur, żeby można było też wąchać właśnie ten, tą, wdychać tą wonność. Żydzi też mówią, że należy Hashem wielbić wszystkimi zmysłami, a my najrzadziej czynimy to węchem, no bo to jest trudne. Więc to wdychanie wonności z balsamimki jest też tym uwielbieniem Hashem. Mają balsamimki zróżnicowane kształty, zresztą te tutaj nasze ze zbiorów również, jak się Państwo przyjrzycie, to one są, nieco od siebie się różnią. Najpopularniejszą od czasów średniowiecza formą była wieżyczka lub taka twierdza. No to nawiązywało do tych określeń Boga jako twierdzy warownej, jako właśnie wieży. Wykonywano też te naczynka w formie drzew, w formie owoców, w formie ryb nawet. Były również balsamimki czy besamimki podróżne, mniejsze, najczęściej w formie okrągłej, żeby też były łatwe do zabrania, do zapakowania ze sobą. I one miały najczęściej kształt gruszki, orzecha lub żołędzia. I tak jak powiem, i tak jak mówiłem, najczęściej to były wykonywane właśnie techniką filigran. I obok balsamimek mamy takie trzy srebrne, kiduszowe pucharki w kształcie szklaneczek. Czasem był to kształt kielicha, zwykłego kubka, wykonane najczęściej ze srebra. Te tańsze mogły być wykonywane ze szkła. Mają kiduszowe pucharki bardzo duże znaczenie dla kultury żydowskiej. W czasie szabatu, w czasie świąt służyły one jako domowe naczynia na wino, nad którym pan domu odmawiał kidusz, czyli błogosławieństwo wina. Polscy Żydzi, którzy często nie mieli wina, używali wódki, tak zwanej szabasówki, ale to się też liczy. W zależności od zamożności domu żydowskiego, te kiduszowe pucharki były z różnych materiałów wykonywane. Jak był dom bogaty, no to były oczywiście srebrne, bogato na tych brzuźcach grawerowane, dekorowane, a tak w tych biedniejszych rodzinach były to jakieś takie proste kubki metalowe albo szklane. I teraz, jak rozróżnić kiduszowy pucharek od zwykłego naczynia, które może być podobne? A nie można ich było pomieszać, no bo to jest naczynie koszerne. Więc jedyną wskazówką, że dane naczynie służy rodzinie żydowskiej do celów religijnych, jest właśnie, tak jak tutaj widzimy, ikonografia na tak zwanych brzuźcach. Dosyć często, my akurat tutaj niestety nie mamy takiej, ale dosyć często można się spotkać z takim obrazem Exodusu po prostu. Są też inskrypcje hebrajskie, bardzo rzadko jidysz, o charakterze donacyjnym. Te pucharki ozdabiane też były motywami lulaw, to jest taka gałązka palmy, oraz etrog. Etrog to cytrus, podobny do cytryny, tyle że 10 razy od niej większy. Natomiast rzeczywiście można spotkać motywy tych roślin na pucharkach kiduszowych. Poza tym w Europie Wschodniej w XIX wieku i na początku XX wieku jeszcze też można było się spotkać na pucharkach kiduszowych z takim wzorem geometryczno-roślinnym przeplatanym widokami Jerozolimy lub innych ważnych
religijnie miejsc dla Żydów. I tam też, jak Państwo się przyjrzycie, są tam motywy właśnie budynków. I jakichś takich właśnie świętych miejsc. Wspomniałem o Hawdali, czyli tej modlitwie oddzielającej czas szabatu od czasu dnia powszedniego. I powiedziałem Państwu, że potrzebny jest podczas modlitwy Hawdali właśnie kiduszowy pucharek, bo błogosławi się wino. Potrzebne są balsaminki, czy balsaminka, bo wąchamy wolności, ale też potrzebna jest świeca hawdalowa. I to jest dopiero ciekawostka. My tutaj nie mamy. Ja przyniosłem swoją świecę hawdalową. Tutaj, drodzy Państwo, mamy tutaj taką oryginalną właśnie z Izraela. Świecę hawdalową. One na początku, te świece, były to po prostu dwie świece, tak jak świece podczas szabatu zapalane. Głównie dwie właśnie. Natomiast ta świeca hawdalowa obecnie wygląda tak. Złożona jest, spleciona jest z czterech najczęściej albo pięciu mniejszych świec. Chodzi o to, żeby tutaj na górze były cztery lub więcej knotów. Dlatego, że błogosławiąc ogień, błogosławiąc tak naprawdę stwórcę i dawcę ognia, Hashem, Żydzi błogosławią stwórcę świateł ognia, nie światła. Dlatego potrzeba, żeby było tych płomieni kilka. Ja mogłbym posłać, ale ona zbęknięta. Jeżeli Państwo chcecie, ktoś chce zobaczyć, z daleka widać. No, nie żeby był taki samo Zosia Samosia, dlatego proponuję. Można to będzie potem podejść też. Zapalanie świecy hawdalowej uznaje się za pierwszą pracę po szabacie, bo jak wiemy, nie można podczas szabatu wykonywać wielu, wielu czynności, więc zapalenie świecy hawdalowej uznaje się za pierwszą pracę po szabacie, czyli rozpoczynającą nowy tydzień. W Midraszu możemy przeczytać, a propos właśnie ognia świecy hawdalowej, o Adamie, pierwszym człowieku, który przed pierwszym szabatem zobaczył zachodzące słońce i przeraził się tym. Ale Hashem uspokoił go, że zaraz go ciemność nie opanuje, ponieważ zaraz nauczy się krzesać ogień. I Hashem pokazał Adamowi, jak za pomocą dwóch kamieni wskrzesać ogień. Adam wygłosił wtedy błogosławieństwo Stwórcy Świateł. Tak mówi Midrasz, który się często podczas Hawdali opowiada. I ze świecą hawdalową łączą się też różne obyczaje. Na przykład spoglądanie, to jest trochę takie dziwne może dla nas, spoglądanie na płomień świecy przez rąbek paznokcia. Albo na płomienie świecy przez dłoń, przez palce. Jest taka wróżba obfitości, kiedy widać te linie ciemne i jasne od świec, Żydzi wróżą sobie obfitość i chcą tego ognia troszeczkę ze sobą też zabrać na cały nadchodzący tydzień. I Hawdala kończy się w ten sposób, że gasi się ogień świecy, wkładając do pucharka, w którym jeszcze jest trochę wina. Co my tam jeszcze mamy, drodzy Państwo? Tam jeszcze jest taka tkanina bordowa z napisami haftowanymi. Niektórzy mówią koszulka, niektórzy mówią sukienka, a niektórzy nawet mówią płaszcz. Jest to ubranie na torę, tak zwany meil. Nie mail, tylko właśnie meil. Meile to właśnie są takie odzienia na torę, rodzaj takiego ozdobnego okrycia, który jest nakładany na zwój, dlatego ona jest też tak specjalnie uszyta. Tam akurat tego nie widać, że można te dwie rolki, na które jest pergamin tory nałożony, po prostu nakryć taką właśnie sukienką. Mail ma z jednej strony chronić oczywiście torę, ale zarazem ją zdobić.
Tora przechowywana jest, jak wiemy, na co dzień w sercu synagogi, we wschodniej części, wschodniej ścianie. Jest to tak zwany Aron HaKodesh, czyli to miejsce święte. Jest to taka bardzo ozdobna szafa, nakryta czy zasłonięta ozdobną również tkaniną zwaną Parochet, która oddziela to święte miejsce od przestrzeni nieświętej, że tak powiem. Bardzo możliwe, że ten zwyczaj ubierania Tory wziął się z takiej tradycji Żydów, Hasydów, mistycznej, którzy traktują Torę jako żywy organizm. Traktują Torę jako osobę, którą można ubrać po prostu w sukienkę. Najważniejsza jest dusza Tory, czyli to, co jest w środku. Więc jak ubierzemy Torę w sukienkę, to już możemy myśleć, że to, co pod tą sukienką się kryje, to jest to ważne, ta dusza właśnie, cały ten przekaz. Zresztą podobnie jak Torę uważają Żydzi za organizm żywy, za osobę, podobnie jest też z szabatem. Żydzi raczej nie powiedzą nigdy, zaczął się szabat i skończył się szabat. Żyd zawsze powie, przybył do nas szabat i szabat odszedł, ale wróci. Tak jak osoba. Meile, czyli te właśnie nakrycia na Torę, one były ozdabiane najczęściej motywem korony podtrzymywanej przez dwa lwy. Oczywiście lwy to symbol pokolenia Judy i rodu Dawida, a korona jest koroną Królestwa Izraela. Natomiast te kolory są raczej dowolne. W przedstawieniu lwów podtrzymujących koronę najczęściej właśnie towarzyszy inskrypcja donacyjna, podobnie jak tutaj na tej obecnej torze. Ta nasza Tora została darowana cieszyńskiemu rabinowi Eliach Steiner i jego żonie Lei w 1921 roku dla jego błogosławionej pamięci, jak to tam jest napisane. Drodzy Państwo, wraz z Torą, wraz z Rodałem, ubranym w Meil, w Aron HaKodesh przechowywany jest wskaźnik, tak zwany jad. Jad to po hebrajsku dłoń po prostu. Natomiast, czy ręka może bardziej. Natomiast jest to wskazówka do Tory, my tam też mamy kilka. To są, proszę Państwa, jady współczesne, bardzo współczesne, z XXI wieku. Kopie jadów, jakichś tam być może oryginalnych bardziej. Jad to najczęściej pałeczka zakończona właśnie wskaźnikiem w kształcie prawej dłoni z wysuniętym palcem wskazującym. Często wykonywane są jady ze srebra, z kości słoniowej. Są też wykonywane z drewna. Czasami są zdobione kamieniami szlachetnymi, ale bez przesady. To nie może być takie ciężkie, żeby ten lektor, który śpiewa Torę, musiał się, prawda, tutaj z tym jadem męczyć. On musi go lekko trzymać. Więc one są już tak odpowiednio wykonane, żeby też były wygodne. I właśnie podczas nabożeństwa lektor śledzi za pomocą wskaźnika śpiewany przez siebie tekst. Używanie jadu daje nam pewność, że pergamin nie zostanie dotknięty palcami podczas czytania. Chodzi oczywiście tutaj o szacunek do Tory, która stałaby się w wyniku tego dotknięcia, zetknięcia z dłońmi ludzkimi nieczysta. Jest też oczywiście bardziej takie praktyczne względy. Generalnie dotykanie pergaminu, jak wiemy, bardzo cienkiego, może powodować jego kruszenie, jego pękanie. Poza tym tak zwany pergamin welinowy, z którego bardzo często właśnie, na którym bardzo często Tora jest spisana, to jest bardzo cieniutki pergamin wykonany ze skóry cielęcej i on ma taką właściwość, że on nie pochłania atramentu. Więc można by było łatwo, dotykając pergaminu, zmazać słowa, co by było straszne.
Natomiast jad trzymany nieco dalej pozwala śledzić bezpiecznie tekst. Tory, jak wiemy, nie dotyka się. Wyjątkiem jest święto, tak zwane radość Tory, Simcha Tora, kiedy i też podczas święta Sukot, tak zwanego święta namiotów, i pozwala się wtedy również dzieciom dotykać Tory. Jad, czy używanie tego jadu, tego wskaźnika, uważa się też za tak zwane chilurmictwa, czyli upiększenie przykazania. Czyli podczas czytania Tory, jeśli posługujemy się wskaźnikiem, to ma to upiększyć całą tą uroczystość śpiewania Tory. Mamy tutaj, drodzy Państwo, jeszcze dwa pierścienie, niemałe, prawda, niemałe. Są to pierścienie zaręczynowe, bywają też i ślubne. Te są wodą zaręczynowe. Według żydowskiej tradycji już od średniowiecza ślub żydowski składał się i składa z dwóch części. Pierwszą częścią są zaręczyny. Kiedy to narzeczony wręcza swojej wybrance właśnie taki pierścień zaręczynowy, im większy, tym lepiej, im bogatszy, tym bardziej lepiej. Cała rodzina potem oczywiście jest bogatsza o taki pierścień. Czasem narzeczeni też obdarowują się takimi pierścieniami nawzajem. Też to się stosuje, taką tradycję. Często te pierścienie miały daszki. Tutaj jeden z naszych też ma daszek. Wyglądają po prostu jak domy, jak domki. Ma to symbolizować z jednej strony dach świątyni jerozolimskiej, z drugiej zaś strony i przede wszystkim ma symbolizować wspólny dom młodej pary. Powiedziałem, że z dwóch części, no ale wiemy, że ślub składał się z części zaręczyn i wiemy, że oczywiście z tej właściwej przysięgi pod tak zwaną chupą żydowską. Ten właściwy ślub. Ten motyw budowli, jeśli chodzi o pierścienie zaręczynowe żydowskie, pojawił się już w średniowieczu, już na początku XII wieku. I czasem, drodzy Państwo, ta taka ciekawostka, daszek był odchylany, można go było otworzyć i w środku był napis Mazel Tov, czyli szczęście. I żeby się młodym szczęściło, ten Mazel Tov, ten napis właśnie, to było to największe, najlepsze życzenie. Mamy tam jeszcze Księgę Estery, która jest prawdopodobnie księgą z synagogi, nie z cieszyńskiej synagogi. Gdyby nie była księgą z synagogi, byłaby prawdopodobnie bardzo pięknie, niekoniecznie, ale najczęściej ozdobiona różnymi dziecięcymi rysunkami, bo wiąże się to też z radosnym świętem Purim. Już nie będę o tym opowiadał, bo strasznie długo by trwało. Natomiast wtedy rzeczywiście jest taki zwyczaj, że są te księgi Estery bardzo bogato ozdabiane. Głównie te księgi takie łużnice. I na koniec taki suplement, choć nie wiem, czy mi się to uda, bo mam trochę, jak Państwo widzicie, chrypę. Natomiast, jak Państwo pozwolą, Pani Dyrektor, ponieważ jest to też dla mnie takie ważne, ponieważ opowiedziałem Państwu o różnych przedmiotach związanych z kulturą żydowską, z kulturą Izraela, też z tą religią oczywiście najbardziej i ze świętami. I brakuje tutaj jeszcze jednego elementu niewidocznego, który bardzo często, a właściwie zawsze, towarzyszy wszystkim żydowskim świętom. I jest to tak zwany nigun lub nigunin, to już liczba mnoga. Nigunin czy nigun to taka forma muzyczna, która się wykształciła wśród Żydów hasyckich, w tym nurcie takim mistycznym w Polsce, w XVIII wieku. Oni tam sobie, oni mieli takie przykazania, gdzie zakaz rozmawiania podczas szabatu od czasu obmycia rytualnego dłoni przed wieczerzą aż do spożycia
hały szabatowej. Nie mogli mówić, nie mogli rozmawiać, bo nie można było używać słów. Z drugiej strony nakazana była, jest radość szabatu, no bo szabat przyszedł i się trzeba z tego cieszyć. Więc wymyślono coś takiego, jak nigun, czyli pieśni bez słów. Niguny opierają się, czy bazują na emocjach. Tutaj przepięknie koleżanka zagrała nigun, ale tak naprawdę te niguny to są pieśni. Chodzi o to, żebyśmy my naszym głosem wielbili Pana Haszem, cieszyli się z tego, że szabat jest z nami i żebyśmy my naszym głosem, i to wspólnie, we wspólnocie, nie, że pojedyncza osoba sobie tam gdzieś coś nuci, nigun to właśnie nucenie po hebrajsku, tylko żebyśmy my wspólnie się dołączali na naj, laj, ajajaj, znacie Państwo to. Natomiast ja przepraszam już teraz, bo słyszę, że jest chrypa straszna, więc może być, jak jest chrypa, to może być wsypa teraz. Natomiast ja pozwolę sobie Państwu zaintonować nigun, który jest moim ulubionym nigunem, i może go śpiewać pojedyncza sztuka człowieka, że tak powiem. Jest to nigun, którego tytułu nie znamy po prostu. Jest to nigun, który powstał prawdopodobnie w XIX wieku w Łodzi. Przypisywany jest rabinowi łódzkiemu Eliachu Majzelowi, który był znany, mówiono o nim, że był to rabin od cudów, bo podobno potrafił odwrócić rzeczy, które już się wydarzyły. W związku z tym ten nigun, on również tak działa. Poniekąd. Składa się z dwóch części i tak jak powiedziałem Państwu, oparty jest, tak jak wszystkie niguny, na emocjach. Tylko że na początku te emocje są dosyć takie minorowe. Bo chodzi o to, że osoba, która śpiewa właśnie ten nigun, ona ma jakiś problem. Ona jest smutna, ona cierpi, stało się coś takiego, że ona po prostu musi tą całą sytuację, która się wydarzyła, wypłakać Haszem. I to wypłakanie powoduje, że Haszem lituje się i błogosławi. I tu jest też taka sytuacja, że taka jest tradycja, że nie można przestać śpiewać, dopóki się nie poczuje nad sobą i w sobie otwierającej się, jak to Żydzi mówią, petach tikwa, czyli bramy nadziei. Dopóki my nie poczujemy, tak jęcząc w tym nigunie, w tej pierwszej części, że jednak jest dla nas jakaś nadzieja. Oczywiście no, możemy tego za pierwszym razem nie poczuć, także nie chodzi mi o to, że mamy teraz 2 tygodnie to śpiewać bez przerwy. Przerywamy i potem znowu zaczynamy. I Haszem, Ty wiesz, że ja potrzebuję błogosławieństwa. Więc najpierw zaśpiewam, jeśli się uda, tą pierwszą część, a potem Państwu zaśpiewam tą bardziej już radosną. Przepraszam, jeżeli ta chyba mi to na to nie pozwoli. Najczęściej to śpiewam bardzo głośno. I tak płaczemy, płaczemy, płaczemy przed Haszem, aż otwiera się petach tikwa i rozpoczyna się druga część. Naj, 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 i tak dalej. Także tym chciałem zakończyć. Mazel tov.